Witajcie. Mam nadzieję, że nas widać, że nas słychać. Zaraz nasz gość też do nas dołączy, także już za chwilę ruszamy. Śmiało piszcie, czy nas słychać, czy nas widać. Za chwilę jeszcze dołączą kolejne osoby, także mamy taką szybką rozgrzewkę. Kto ma jakąś kawkę, to zapraszam, częstujcie się. Mam nadzieję, że nas dobrze widać, że nas dobrze słychać. Jesteśmy dzisiaj w Unity Group we Wrocławiu. Jest obok mnie Grzegorz Kuczyński, jeden z założycieli Unity Group. Dołączy do nas za chwilkę nasz gość główny, Maria Mycielska, autor książki, którą tutaj dzisiaj mamy i będziemy omawiać kulturę organizacyjną. Zupełnie nowa forma, tak zobaczymy, jak to będzie. Widać i słychać, super. Dzięki, Lena. Elegancko. Tak przecieramy szlaki po prostu. Wczoraj narzędzie, które testowałem już miesiąc i działało kiedyś, dzisiaj nie działało. Teraz jest nowe narzędzie, także tej technologii można się spodziewać wszystkiego. Testujemy. Tak, sprawdzimy już dobre ustawienia, to już będziemy używać. Widać i słychać, super. No i elegancko. Widać i słychać i widać też was, nie? Także to jest też takie fajne, że widać kto mówi i kto pisze. No elegancko, super. Dobrze. To może tak, z racji, że jeszcze tutaj walczę z technologią, to oddaję głos Grzegorzowi. Tak. Słuchajcie, serdecznie was witam na kolejnym turkusowym śniadaniu. Dzisiaj nadajemy z Unity Group, z biura we Wrocławiu. Jak na śniadanie przystało, to siedzimy w kuchni. Chciałbym powiedzieć pewną historię, która się wiąże z naszym dzisiejszym gościem. Ja mam zaszczyt być jednym z założycieli Unity Group. Firmę założyliśmy 24 lata temu. I już wtedy wiedzieliśmy, że chcemy nasze całe działanie oprzeć o silne wartości, które wspólnie wyznajemy. Dzisiaj z perspektywy czasu wiemy, że przekonania i wartości założycieli stanowią o tym, jaka firma jest, jaką ma kulturę organizacyjną. Ale przyszedł rok 2016 i wtedy trafiliśmy na książkę Lalu. No i w dużym skrócie zaczęliśmy mieć dużo wątpliwości, bo zaczęliśmy się zastanawiać, no a może jednak turkus jest tym narzędziem, może holokracja, a może po prostu powinniśmy prowadzić firmę demokratycznie. I wtedy spotkaliśmy dr Marysię Mycielską, która przekonała nas do tego, że obraliśmy bardzo, bardzo dobrą drogę i dziś jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Bardzo serdecznie, Marysiu, witam na dzisiejszym śniadaniu. Jesteś autorką książki dotyczącej zarządzania kulturą. Mam nadzieję, że dzisiaj podzielisz się z nami swoimi doświadczeniami. Przekazuję tobie głos. No i to jeszcze walczymy z technologią, także ja bym jeszcze prosił Grzegorza, żeby powiedział może, jak to wygląda z jego perspektywy, bo w sumie w książce też jest sporo o Unity. Okej. Okay. Słuchajcie, my podjęliśmy w 2016 roku decyzję, że nie chcemy iść w holokrację, nie chcemy iść w turkus, tylko chcemy, żeby naszym takim podstawowym narzędziem biznesowym, na którym się oprzemy, była właśnie kultura organizacyjna. Wierzymy, że jeżeli kultura organizacyjna jest dobra, to pozwala nam na bardzo dużo. I to się całkowicie sprawdziło, bo dzisiaj kultura organizacyjna pomaga nam bardzo płynnie i sprawnie nawigować w bardzo dynamicznym otoczeniu, w bardzo zmieniającym się świecie, gdzie sytuacja z COVID-em jest tylko jedną z wielu. Cały czas się rozwijamy się stabilnie. Widzimy, że mamy bardzo dobry fundament, który właśnie daje nam kultura organizacyjna. Bardzo z dużym optymizmem patrzymy w przyszłość. A cieszę się, bo Marysia Mycielska w swojej książce, która jest świeżo wydana, o tytule Praktyczny podręcznik zarządzania kulturą firmy, opisała naszą firmę jako jeden z case'ów i z tego powodu bardzo dziękuję i też jestem bardzo dumny. Tym bardziej, że wiecie, szczególnie ostatni rok to był taki moment, kiedy no, mieliśmy wielki sprawdzian dla naszych kultur organizacyjnych. No, nam jako firmy się bardzo dobrze udało i przeszliśmy ten sprawdzian z dobrymi ocenami. Urośliśmy około 20% i w kolejnych latach cały czas chcemy rosnąć. To chyba tyle, no, wiecie.
Boję się, że jak zacznę mówić, to będzie o Unity, a dzisiaj chcielibyśmy posłuchać też naszego gościa Marysi. Nie wiem, czy jesteśmy już gotowi. Jeszcze nie jesteśmy gotowi, więc ja jeszcze... Jeszcze, tak? Jeszcze nie. To słuchajcie, to walczymy. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie. Tak, tak, śmiało. Natomiast na pewno taka bardzo ważna rzecz w tym wszystkim jest taka, że mówimy o twardym biznesie i mamy tutaj twarde wyniki, a jedna z takich rzeczy, którą ty powiedziałeś, że kultura organizacyjna jest jednym z waszych celi. Jak gdyby budujecie biznes też w oparciu o kulturę, więc to jest, no jak wy to łączycie? Coś takiego miękkiego, nieuchwytnego z czymś twardym. Właśnie, co się okazuje? Po spotkaniu z dr Marią Mycielską, no, nabraliśmy przekonania, że kultura organizacyjna z jednej strony jest czymś bardzo miękkim i takim nieuchwytnym, ale mającym bardzo twardy wpływ na to, co się w firmie dzieje. Ale wtedy również się dowiedzieliśmy, że kulturę organizacyjną można mierzyć, można badać, można wyznaczać cele. Nagle się okazało, że kultura organizacyjna również może być rozpatrywana z perspektywy narzędzia. My podjęliśmy decyzję, że kultura organizacyjna będzie jednym z czterech filarów strategicznych firmy, od którego wychodzimy. Działamy w bardzo innowacyjnym świecie, w bardzo innowacyjnej branży. U nas na pokładzie jest mnóstwo bardzo inteligentnych ludzi, których wiedzę, umiejętności, intelekt chcemy wykorzystywać. Nie mamy koparek, nie mamy linii produkcyjnych, tylko mamy ludzi i zespoły, którzy, jeżeli będą mieli dobrze współpracować, będą dostarczali dla naszych klientów unikalną wartość, no i będą w stanie budować dla naszych klientów biznesy, których wartość i skala wielokrotnie przekracza inwestycję, którą poczyniliśmy. To tak trochę odpowiadając na pytanie Andrzeja Woroszyło, czym jest kultura, jaką rolę pełni w Unity. Co mamy jeszcze z pytań? Fajnie, że się pojawiają. Czy Kasia pyta, czy kultura organizacyjna jest związana z konkretnym krajem? Czy tak samo się ją wprowadza w Polsce i poza Polską. My nie mamy jakichś szerokich doświadczeń w tym zakresie, bo działamy w chwili obecnej głównie w Polsce, jeżeli chodzi o biura, bo mamy biuro we Wrocławiu i w Krakowie. Mamy oddziały bardziej handlowe w Zurichu i w Nowym Jorku. Około 20% przychodów firmy już pochodzi z zagranicy. Z dużą satysfakcją odnotowujemy, że są kraje poza Polską, które jeszcze mocniej są świadome istotności kultury organizacyjnej. Nie tylko w zakresie, wiecie, pracy w ramach zespołów, w ramach firm, ale również w zakresie współpracy z klientami. My również chcielibyśmy naszych klientów i zachęcamy naszych klientów do tego, żeby oni również tą naszą kulturę dzielili. Dzielili z nami zaufanie, dzielili z nami otwartość, transparentność i w kilku przypadkach nam się to bardzo, bardzo dobrze udaje. Klienci mają dostęp w pełni do wszystkich danych związanych z projektem, w którym biorą udział. I nie mamy takiej, wiecie, sytuacji klasycznej gry w dostawcę i odbiorcę. To jest coś, czego chcielibyśmy wraz z upływem czasu uniknąć. Czemu rozróżniasz turkus i kulturę organizacyjną? Czemu? Tak, czemu? Pyta Ewa. Faktycznie może niefortunnie się wyraziłem, bo mówiłem o tym, że jak trafiliśmy na książkę Lalu, to pojawiły się wątpliwości i nawet skróty myślowe błędne, że może turkus to jest jakieś narzędzie i metoda. Natomiast bardzo szybko doszliśmy do tego, że my jednak podejmujemy decyzję o inwestowaniu w kulturę organizacyjną i dlatego ją rozróżniamy, że wierzymy, że jeżeli będziemy mieli dobrą kulturę organizacyjną, będziemy gotowi na wdrażanie różnych rozwiązań z różnych jakby narzędzi, z różnych światów i tylko w tym znaczeniu rozróżniam turkus i kulturę organizacyjną, natomiast nie mamy wątpliwości, że chcemy, żeby nasza kultura organizacyjna była garściami z turkusu. Witamy Marię w międzyczasie. O, dobrze, to mamy nadzieję, że nas słyszysz, że nas widzisz. Tak. To jeszcze chyba
Albo bym cię prosił, żebyś się przesunął, bo cię nie widać. Tak, mam nadzieję, że wszyscy nas widzicie i słyszycie. Walczyliśmy trochę z technologią, ale zwyciężyliśmy, także bardzo się cieszę, że mogłeś do nas dzisiaj dołączyć. I już zrobiliśmy taki krótki wstęp. W zasadzie pojawiła się masa pytań do Grzegorza, ale myślę, że może te pytania zostawmy na koniec. Słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za pytanie. Ja zapraszam do kontaktu na mojego LinkedIna. Jestem do Waszej dyspozycji. Natomiast dziś wykorzystajmy czas Marysi. Marysiu, bardzo się cieszę i bardzo mi miło Ciebie widzieć. Również. My jesteśmy już chyba po wstępie, nie wiem na ile ty słyszałaś, ale... Nie, nic nie słyszałam, także nie, być może będę się powtarzać, bo nie słyszałam. Opowiadałem historię naszego spotkania i opowiadałem tą historię, jak ty przekonałaś nas do tego, że kultura organizacyjna jest tym najwłaściwszym narzędziem, na którym powinniśmy pracować. I opowiadałem również o tym, że głęboko wierzymy jako Unity Group, że dobra kultura organizacyjna pozwala na dużą elastyczność i pozwala na wszystko, a nic nie ogranicza. Dokładnie. I ty miałaś w tym swój udział, za to bardzo, bardzo ci dziękuję i tym samym witając, mega się cieszę, że zdecydowałaś się dołączyć do naszego śniadania dzisiaj. Mnie również bardzo miło. Nie wiem, czy wspominałeś, Grzegorzu, że jesteście też jednym z case'ów w mojej książce, prawda, przykładem, których jest oczywiście więcej, ale jesteście też jednym z case'ów. Także bardzo mi miło gościć u Was. Ja myślę, że my to pewnie zrobimy jakoś interaktywnie. Ja chciałam troszkę takiego wstępu zrobić. Widziałam tutaj, jak tylko weszłam na ten ekran, to widziałam, czym się różni turkus od kultury, coś takiego. Tam było jakieś pytanie. I to jest trochę to, od czego ja chciałabym zacząć, ponieważ jesteśmy podczas turkusowego śniadania. Ja nawet sweter mam turkusowy z tej okazji właśnie, żeby tak pasować. Jak lekarstwa zawsze są reklamowane, to są reklamowane osoby w tych samych kolorach, co te opakowania, więc ja też tak mniej więcej. No i teraz chciałabym zacząć od takiej rzeczy, mianowicie dlaczego właśnie turkus i dlaczego kultura, jak to się ma jedno do drugiego? Ale jeszcze zanim to zrobię, to tak jak zacząłeś, Grzegorzu, tutaj o kulturze i dlaczego ona jest taka ważna, to w momencie, kiedy ta moja książka była już gotowa, akurat zaczęła się pandemia i pierwsza moja taka myśl była, no to teraz nikt się nie będzie kulturą zajmował, prawda? No wszyscy będą walczyć o przeżycie, będzie takie gaszenie pożarów i tak dalej. I przez jakiś czas była cisza, bo było takie prawda, zatrzymanie się wszystkiego. I teraz widzę, że to dokładnie w drugą stronę poszło. Teraz nagle się okazało, że ta pandemia i cała ta sytuacja tak kompletnie nieoczekiwana spowodowała, że ludzie zaczęli myśleć, firmy zaczęły myśleć, że tymi starymi sposobami nie da się funkcjonować, że człowiek jest teraz w centrum i że to od niego i od tych ludzi, którzy są zaangażowani w to wszystko zależy, czy jesteśmy w stanie przetrwać, czy mamy tą zwinność, której potrzebujemy, czy jesteśmy w stanie szybko zareagować na takie nieoczekiwane kompletnie sytuacje. A już wiemy, że taka sytuacja jak pandemia to nie będzie jedyna, prawdopodobnie będzie więcej takich sytuacji, to jest dopiero początek. Więc te stare metody przestają działać. Kiedyś Peter Drucker powiedział coś takiego, że jesteśmy w jednym z takich kluczowych czy przełomowych historycznych momentów, w których przestajemy rozumieć świat. A przeszłość nie wystarczy, żeby zrozumieć przyszłość. I to dokładnie jest teraz, on to powiedział dawno temu, ale to właśnie teraz się pojawiło, że to, co było przedtem, nie jest tym aparatem, jakby, którym możemy obsługiwać współczesne firmy, ponieważ świat się bardzo zmienił. No i teraz chciałabym troszkę powiedzieć właśnie o tej turkusie, ale myślę, że tutaj bym chciała podzielić się ekranem, może za chwileczkę zresztą, jeżeli to będzie możliwe, jak nie będzie, to się nie będziemy ćwiczyć moją prezentacją. Dobrze, w głowie też mam w razie czego. Więc jeśli chodzi o, jeszcze zanim to pokażę, to takich kilka organizacyjnych, że ja trochę powiem na początku, ale potem będę chciała, żebyście się Państwo, żeby jakieś pytania jak się pojawią, to żebyśmy się włączali i po prostu o tym mówili. Bo ja mam trochę tak, chciałabym trochę powiedzieć o kulturze, o tym jak to się ma do turkusu, jak zarządzać tą kulturą, jakie są takie praktyczne metody, jak w ogóle do tego podejść. No i też co to daje, jakie z tego są korzyści, czyli konkretne wyniki. Ale to możemy przekładać oczywiście jak najbardziej pytaniami, żeby to nie było tylko tak moja prezentacja. Więc wracając do tego, co zaczęłam mówić, że w tym momencie się okazało, że właśnie kultura jest tym kluczem do
do funkcjonowania w tak zmiennym, nieoczekiwanym w tym świecie WUKA, prawda? Nieoczekiwanym, zmiennym, nieoznaczonym, niedokładnie znanym, przy braku informacji i tak dalej. No i teraz, jeśli chodzi o samą kulturę, to no jest rodzaj jakby koordynacji zachowań w organizacji. Organizacja to jest zbiór ludzi, który chce czy dąży w jednym celu. I teraz chodzi o to, żeby skoordynować jakoś te działania wszystkich ludzi. Kultura jest jednym z takich sposobów, obok hierarchii na przykład, kiedy mamy jeden tam z góry mówi temu, co jest na dole, co ma robić, prawda? I to jest hierarchicznie wszystko skoordynowane. Może to być strategia, czyli na przykład są to wskaźniki, cele, prawda? Że już nie trzeba każdemu mówić, co ma robić, ale ma jakiś cel, ma jakieś wskaźniki, według których musi działać. I to też jest sposób koordynacji, ale jak wiemy, hierarchia zupełnie nie pasuje do tego zmiennego świata. Jeśli chodzi o strategię właśnie i te wskaźniki, no to trzeba by było je cały czas aktualizować, one wiecznie są zawsze w tyle, prawda, bo ciągle nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za chwilę. Wszystkie te plany, które były tworzone na dłużej, one się nie sprawdzają w tym właśnie zmiennym świecie, co pandemia pokazała najlepiej. No więc jedynym takim mechanizmem koordynacji, który jest teraz możliwy, to jest mechanizm oparty o pewne zachowania ludzi w organizacji, które wynikają z wartości. No i tutaj zaczynamy iść w kierunku człowieka, w kierunku pewnej etyczności również, to sięga głębiej, prawda, bo to są wspólne wartości. Jeżeli mamy wspólne wartości, połączeni jesteśmy tym samym, tą wiarą w te same wartości, to oczywiście zawsze jesteśmy w stanie się dogadać i jesteśmy w stanie wymyślić, co powinniśmy robić. I będziemy działać zgodnie z pewnym celem. Jeżeli jeszcze ten cel będzie naszym wspólnym celem, no to jesteśmy. To jest to, prawda, i każdy wtedy wie, co ma robić. No i teraz chciałabym podzielić się ekranem, ale teraz pytanie, jak to zrobić? Stop, cam, share. Na jest dole share. Powinno być share. Dobra, tak. Jest share, no więc lecimy z share, share screen. Rozumiem, że to powinno działać. Zaraz zobaczymy, co mi się szeruje. Oho, tak, okno aplikacji. No i chyba mi się to uda. Udostępnij. No i teraz tak. Widzę to, tylko że widzę teraz na całym ekranie i was nie tak, widzę. Teraz to tak tutaj mogę ci tu jakoś pomóc tak? W narzędziu. Jakoś jest to. Robisz pełny ekran, to powinno się. Czy musisz zmienić ekran? Proszę. Na pełen ekran. Jak zdasz prezentację, to ja wtedy będę mógł też to przełączyć na pełen ekran. Ekran, tak? To ty będziesz mógł. Dobrze, momencie, to ja w takim razie zrobię tak. I teraz na po prostu pełen ekran prezentacji, leci pełen ekran, jest pełen ekran. Co teraz można zrobić, żebym ja też was widziała? No my nie widzimy tego w pełnym ekranie, także ja mam ekran, albo ustawić tak jak jest, albo powiększyć tym suwakiem po prawej na dole, tam jest procentowo. Suwakiem, po prawej na dole nie mam suwaka, no ale trudno. No dobrze, ważne żebyście wy widzieli, to jest istotne. Właśnie. Czy to jest widoczne dla wszystkich? Dla wszystkich jest widoczne? My widzimy, tak. Dobra, fajnie. No to w takim razie trudno, ja nie będę widziała, więc mówcie, co tam chcecie powiedzieć, nie pokazujcie tylko, bo nie będę widziała. No więc to jest, to chciałam powiedzieć, bo tutaj jest ten moment, w którym chciałabym wyjaśnić, o czym my mówimy w kulturze i jak to się ma do turkusowych organizacji. Nie wiem, Grzegorzu, czy ty tego nie wyjaśniałeś, bo to było właśnie to ostatnie pytanie, które się pojawiło na ekranie, kiedy właśnie otworzyłam link. Czyli ja powiedziałem, jak my to rozumiemy, natomiast to ja mówiłem ze swojej perspektywy, chętnie posłuchamy, jak ty to widzisz. Okej, dobra. No to w takim razie tutaj, od tego chciałam zacząć, dlatego, że to może nie jest konieczne dla tych firm, które rzeczywiście chcą zmieniać kulturę, ale jeżeli jesteśmy na turkusowym śniadaniu, no to dobrze byłoby wyjaśnić, jak się ma jedno do drugiego, jakie to znaczenie ma ta kultura dla turkusu również. Poza tym nie wszystkie firmy muszą koniecznie być turkusowe, mogą być na tym niższym poziomie, powiedzmy. Tutaj są etapy rozwoju świadomości organizacji, one są na podstawie LALU, natomiast te etapy rozwoju świadomości w ogóle nie są stworzone przez LALU, to są stworzone już i opracowane przez różnych innych teoretyków. Przełączyłaś slajd może? Proszę? Przełączyłaś slajd? Tak, okay, i co to my nie widzimy tego, to może wyłącz tą prezentację w sensie tego trybu pełnego, jeżeli tam masz i po prostu, jest. Elegant. A teraz widzicie? Widzimy, tak. No dobra, no to tak będziemy robić w takim razie i przełączać.
To są właśnie te etapy. Mianowicie te etapy wynikają z etapów też rozwoju świadomości społecznej, tak jak powiedziałam, bo też społeczeństwo się rozwija. No, organizacje te, które były 30 lat temu, są inne niż teraz. Firmy są zupełnie inne, inaczej funkcjonują, dlatego że ludzie mają inne oczekiwania. Zmienił się świat, zmienia się też poziom naszej świadomości. No i teraz tutaj mamy tych kilka etapów. To, co koordynowało, jak powiedziałam, kultura jest pewnym sposobem koordynowania zachowań w firmie. I tutaj mamy pewne etapy, gdzie właśnie pewne sposoby koordynacji się pojawiały. Tutaj najniżej są i jest ten czerwony taki etap, w którym strach był tym sposobem koordynacji. Pewnie może gdzieś firmy są jeszcze jakby kierowane poprzez strach, ale raczej to już rzadko. Kolejne to jest ten bursztynowy etap, gdzie hierarchia, no i znowu firmy komercyjne raczej trudno, żeby gdzieś w tym tutaj na tym etapie funkcjonowały, aczkolwiek pewnie funkcjonują w dużej mierze niektóre, gdzie właśnie hierarchia jest tym sposobem koordynacji zachowań. Natomiast tutaj mamy etap pomarańczowy. Etap pomarańczowy to jest etap, w którym właśnie zaczynamy owskaźnikowywać wszystko, KPI-e, MBO, zarządzanie poprzez cele, prawda? To staje się taką maszyną, cała organizacja staje się taką wielką maszyną, która jest bardzo dobrze skoordynowana poprzez różne wskaźniki, cele i tak dalej. I tu mamy bardzo dużo właśnie korporacji, bardzo dużo firm działa na tym etapie świadomości, bo to jest związane z pewną świadomością organizacyjną, głównie też liderów. Na tym etapie mamy dużo, dużo organizacji, które nawet kiedy deklarują pewne wartości, to nadal te wartości są tylko deklaracją, a tak naprawdę to jest po prostu jakaś duża korporacja, duża, mniejsza, wszystko jedno, natomiast na tym etapie jest to po prostu firma, która działa jak taki dobrze naoliwiony zegarek, którym wszystko się kręci tak jak powinno, zgodnie z wskaźnikami i różnymi innymi elementami. No i teraz mamy ten zielony etap i to jest etap, w którym się pojawia kultura. To jest etap, na który wiele organizacji zaczyna wchodzić i zaczyna coraz bardziej o tym myśleć, że to jest właśnie ten etap, na którym powinniśmy być. Czyli firmy, które są rzeczywiście oparte o wartości. Czyli te wartości są podstawą działania. Tam pojawia się prawdziwe przywództwo. Tutaj w tych pomarańczowym etapie to jest zarządzanie, to są menadżerowie, to są kierownicy, tutaj są przywódcy, tutaj są liderzy, którzy przewodzą, ponieważ są pewnym autorytetem jako ludzie. Tutaj pojawiają się informacje, wiedza, transparentność, otwartość. To są właśnie te firmy, które są oparte na wartościach. I teraz tu już pojawia się, oczywiście wiemy już, że wcześniej te firmy były znacznie mniej jakby adaptatywne, znacznie trudniej było im się o tą zwinność, o to, co jest najbardziej potrzebne w tej chwili w tym zmieniającym się świecie. Natomiast na tym etapie zielonym już ludzie działają zgodnie z wartościami, jest ten wbudowany mechanizm poprzez kulturę, jak ludzie powinni koordynować swoje zachowania, jak powinni działać w kierunku wspólnego celu. Tu już się pojawia cel, który jest celem czymś więcej niż tylko zarabianiem pieniędzy, no bo żeby się opierać na wartościach i mieć jakieś poczucie, że się robi coś sensownego, no to ten cel musi być zgodny z moim osobistym celem. No i to są już firmy, które są znacznie bardziej adaptatywne i my będziemy właśnie o tym etapie mówić. Natomiast wyżej jest ten etap turkusowy. Jeżeli ja będę chciała się, przepraszam, tak organizacyjnie przełączyć, żeby was zobaczyć, to co wtedy muszę zrobić? Ukryć? To jest dobre pytanie. Czy cokolwiek innego mogę zrobić? Czy ty nas widzisz w tym momencie? O, teraz widzę was, czekajcie, teraz was widzę, bardzo dobrze. Nie wiem, dobrze. Nie wiem czy, co zrobiłam, ale zrobiłam dobrze. W każdym razie ja tutaj mogę tym dysponować, wiesz, także ty widzisz to, co my widzimy. Czyli w razie czego może, bo chcę was od czasu do czasu widzieć, bo jakoś tak patrzeć na własne slajdy, tylko to tak nie bardzo, więc... Może zróbmy tak, że po każdym, Marysiu, slajdzie zrobimy chwilkę pauzy, przełączymy się, zobaczymy, jakie są pytania i wtedy będziemy szli dalej. Dobra. No i tutaj chciałam jeszcze, tak, bo chciałam dojść do tego właśnie niebieskiego, czyli do tego, nie niebieskiego, a turkusowego, prawda? Turkusowego etapu. Z tego momentu, kiedy jesteśmy na zielonym etapie, kiedy myślimy o kulturze już, o wartościach i dążymy do jakiegoś celu, który jest celem wyższym niż tylko zarabianie pieniędzy dla akcjonariuszy na przykład, jesteśmy na tym etapie turkusowym. I tutaj ten turkusowy etap jest jakby jeszcze głębszym oparciem się o wartości. Czyli tak naprawdę to jest jeszcze wyżej jakby etap świadomości, kiedy zaczynamy myśleć, że to, co robimy, musi mieć sens, że chcemy w tym, co robimy,
w jaki sposób się spełniać, że chcemy mieć poczucie, że robimy coś dobrego też dla świata, że to ma głębszą, jakby też się kojarzy, jakby czujemy, że to jest zgodne z naszą wewnętrzną misją. My też mamy pewną misję w swoim świecie i chcemy, żeby ona była zgodna z tą organizacją. Tam jest wiele różnych elementów, wiele różnych rozwiązań. Przestaje to być hierarchiczne, przestaje to być narzucane, tu jest pełna transparentność. To są firmy, które działają w różny sposób, ale łączy je takie trzy główne elementy. I chciałam do tego się odnieść, dlatego że właśnie teraz w pandemii te trzy główne elementy stają się tak naprawdę coraz bardziej aktualne. I ci, którzy mówią, że turkusowe organizacje to są Yeti, wszyscy o nich mówią, a nikt ich nie widział, to teraz pewnie być może zauważą, chociaż to nie jest takie pewne, bo trzeba też wejść samemu na pewien poziom świadomości turkusowej, żeby widzieć pewne rzeczy. Jak się patrzy na organizację z tego pomarańczowego etapu samemu jako lider, to się tego nie widzi po prostu i też nie docenia. Więc jeśli chodzi o te turkusowe organizacje, to są trzy takie główne rzeczy, prawda? Jest ten cel, taki ewolucyjny cel, prawda? Czyli cel, który jest czymś więcej niż tylko zarabianiem pieniędzy. Jesteśmy w firmie nie tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, ale po to, żeby robić coś sensownego, coś dobrego, coś, co się przyda innym też, nie tylko nam. To nie jest tak, że my tutaj robimy coś, bo chcemy zarobić pieniądze, a potem będziemy sobie robić to, co chcemy w domu. Natomiast praca jest częścią życia, prawda? I chcemy też mieć jakąś przyjemność w tej pracy, chcemy robić to, co potrafimy, chcemy swój potencjał wykorzystać, chcemy się rozwijać w tej pracy. Więc ten cel musi być celem też takim głębszym, z którym my się utożsamiamy, jak dawać nam sens. To się już pojawia na zielonych też, na tym zielonym etapie, więc pierwsza to jest ten cel, ten głębszy, ale tutaj jest jeszcze większy ten cel. Ten celem jest coś więcej, a zarabianie pieniędzy będzie efektem tylko tego. Będzie jakby przy okazji trochę. No i teraz mamy dalej. Kolejną rzeczą to jest samoorganizacja. A, jeszcze chciałam się odnieść do tego celu, że teraz przy pandemii mamy dokładnie ten problem, że ludzie poszukują sensu. I to wiele badań pokazuje, że brakuje nam tego poczucia sensu i organizacje, firmy muszą dostarczyć to poczucie sensu, bo inaczej stracą zaangażowanie ludzi. Ludzie się po prostu poddają, mówią, ale po co właściwie to wszystko? Muszą mieć ten poczucie sensu, więc to nawet Deloitte teraz badania zrobił i też pokazał, że to poczucie sensu jest teraz bardzo ważne, więc idziemy w tym turkusowym kierunku. Teraz druga rzecz to jest samozarządzanie, prawda? No to już jest powszechne, że teraz w zespołach pracujemy, coraz mniej jest takiej hierarchicznej jakiegoś układu, tylko po prostu w zespołach, te zespoły są coraz bardziej samodzielne, to zresztą agile i to już jeszcze na tym zielonym etapie, to są wszystko zespoły, więc idziemy w tym kierunku i to na pewno pójdzie w tym kierunku takich mniejszych jakichś jednostek właśnie zespołów, bo one są dużo bardziej zwinne i szybciej reagują. Więc znowu jesteśmy w kierunku turkusu. No i ostatnia rzecz to jest to, co tak się wydaje najmniej jakby pasujące do takich normalnych firm, zwykle funkcjonujących, mianowicie ta całościowość, którą Lalu nazywa całościowością, czyli jakby jestem całym sobą, całym człowiekiem w organizacji. Nie muszę być tylko tą racjonalną częścią, ale po prostu jestem sobą w tej organizacji. No bo spędzam dłuższy czas życia, długą, może połowę nawet, no to jestem sobą, jestem po prostu pełnym człowiekiem, czyli używam nie tylko tej racjonalnej swojej strony, ale różnych innych. I zobaczcie teraz, że w tym momencie, kiedy mamy tak mało informacji, to przy tak małej ilości informacji my nie możemy się posługiwać tylko właśnie informacjami racjonalnymi, tylko tą racjonalną stroną. Przepraszam, bo patrzyłam równocześnie na pytanie. Zaraz do pytania się odniosę. Natomiast nie możemy tylko tej racjonalnej strony używać, bo nie mamy informacji, więc na przykład pojawia się znaczenie intuicji. Teraz intuicja jest dużo bardziej znacząca niż była wcześniej, no bo mamy coraz mniej informacji, te informacje są tylko cząstkowe, musimy podejmować decyzje tak naprawdę na bazie prawie niczego. Kto wiedział rok temu, że będzie to tak wyglądał świat, jak teraz wygląda przy pandemii? Nikt nie wiedział, nikt nie zaplanował i nie wiemy, co będzie za parę miesięcy. Więc intuicja na przykład, coś, co było ignorowane, emocje też często jakieś takie wyczucie, wewnętrzne poczucie, że coś trzeba zrobić w jakiś sposób, bo po prostu nie ma informacji i czasami to jest lepsze niż właśnie szukanie i chodzenie naokoło i szukanie jakichś informacji, bo one mogą być tak naprawdę tak bardzo zmienne i naprawdę nie dawać nam wiele do podjęcia decyzji.
Więc rzeczywiście idziemy w kierunku tego turkusu, więc nawet ta całościowość staje się coraz bardziej ważna, ten człowiek jako całość. Tutaj było pytanie o link do badań Deloitte. Nie wiem, czy mam, znaczy w tej chwili to na pewno nie mam, ale bym poszukała, także gdzie to jest. Także będziemy, jak dostanę te pytania, to potem poszukam takich linków. Zawsze bardzo warto, jeśli chodzi o badania Deloitte, to czytać ich trendy, ich Human Capital Trends, prawda? Z 2019 na przykład było coś takiego, tu sobie takie zdanie wypisałam, przełomowe zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze wymagają od pracodawców reorientacji. Pracownik musi stać się w centrum strategii biznesowej. To jest Human Capital Trends Deloitte z 2019, a teraz jest 20 już pandemiczny. Więc tym bardziej, już przewidywali, że człowiek musi być w centrum, a teraz jest tym bardziej. To są ich badania. I teraz, o właśnie, robię notatki w starym kalendarzu, a tu cytat. Interes, który nie niesie ze sobą nic prócz pieniędzy, to słaby interes. Henry Ford. No właśnie, teraz pytanie, czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy. No Henry Ford jednak żył jakiś czas temu w zupełnie innym otoczeniu, zupełnie inny poziom świadomości społecznej był. Prawda? Więc nie możemy odnosić tego, co jest teraz, do tego, co było wtedy. W tej chwili mamy innych ludzi, innych pracowników, między innymi na przykład nowe pokolenie, które nie oczekuje czegoś zupełnie innego niż tylko praca, praca, praca. Tu od razu odpowiem, że ja te swoje, powiedzmy, pierwsze takie korporacyjne doświadczenia mam jeszcze z lat 90. I to był ten moment, w którym to było takie, ach, ten nowy świat, te korporacje zagraniczne, Coca-Cola, coś tam, jakieś inne firmy, akurat Coca-Coli pracowałam, więc to było takie, ach, prawda, cudownie, jesteśmy i możemy pracować od rana do wieczora, ale to się skończyło. Mamy już XXI wiek, mamy zupełnie inne pokoleje, moi synowie na przykład nie będą tak pracować, jak ja pracowałam w latach 90. i inni, od rana do nocy. Oni chcą się spełniać w tym, co robią, oni chcą mieć jakiś fun w tym, co robią, prawda? Młodzi ludzie chcą robić coś, co lubią, w czym się dobrze czują, jest inny poziom świadomości, chcą się w tym spełniać. Chcą też mieć poczucie, że robią coś z sensem. Dlatego to, co było za czasów Forda, już w tej chwili nie będzie działać. I zresztą dobrze, myślę, że to idziemy właśnie w tym kierunku wyższych etapów świadomości. Tamte czasy to były czasy jeszcze tego bursztynowego etapu świadomości. My jesteśmy już na innym. No to w takim razie może teraz podzielimy sobie ekran, dobrze? Bo ja bym chciała pokazać coś na temat kultury. Tylko na tym ekranie jest ciemno, więc może tam była... Aha, trzeba to włączyć i włączyć jeszcze raz, wiesz? Może ja coś muszę zrobić, dobra. To może ja muszę zrobić tak. I teraz share. A, może od nowa, tak? Dobra. Pewnie tak. Okay. Share screen. W międzyczasie jakiś ktoś, kto nazywa się, tak? Paweł, chce chyba zadać pytanie, ale Paweł, nie widać cię, więc proponuję... Bardzo proszę. Ale nie wiadomo, czy Paweł, czy nas widzisz, czy nas słyszysz? Nie, chyba nie, także... A ja chcę wrócić do prezentacji, tylko mam teraz kłopot w jaki sposób, ale zaraz będziemy myśleć nad tym. No dobra, może najpierw muszę otworzyć to. Tak. No właśnie, jak to teraz zrobić z tą prezentacją, żeby ona chciała się zrobić? Po prostu share, tak jak ostatnio i no tyle. Właśnie. Nie ma co walczyć z PowerPointem, bo coś tam się nie... No właśnie, próbuję ten share zrobić, ale nie wiem, jak to zrobić. Zaraz, momencik. Tak, tak właśnie, już robimy. No i co? Dlaczego nie chcę share'ować? Przyciskam share, ale nie chcę się share'ować i to mnie troszkę niepokoi. A naraz, może tu udostępnij, no ale co ja udostępniam w tej chwili? Ale co ja udostępniam, siebie czy... Teraz udostępniasz cały swój ekran. No więc właśnie, jak udostępnić to, co trzeba? Moment, jeszcze raz. Dlaczego ale mi się to nie udostępnia? Już postęp. Już jest postęp, aczkolwiek jeszcze to nie jest to, co bym chciała. No dobra, share screen. Dlaczego ja na tym share screen nie mam tej prezentacji? A masz włączoną prezentację? No właśnie, mam włączoną w tyle, no czekaj, no mam w tle prezentację. No dobrze, tu mam prezentację w tle, mogę ją wyłączyć.
Albo po prostu idźmy bez prezentacji, jeżeli to jest problematyczne. Dobra, zobaczymy. Jak się nie uda, no to po prostu będziemy iść bez prezentacji. Bo nie wiem. W tym czasie Karolina zadała pytanie odnośnie branży hotelarskiej. Dobrze, no to dobrze. Czy każda branża może wstąpić w proces przemiany na turkus? Zastanawiam się, czy branża hotelarska dobrze by działała w taki sposób. No więc właśnie, jeśli chodzi o branżę, to jest bardzo dużo różnych tutaj opinii na ten temat. To akurat może taki propagator tego podejścia, czyli Lalu, twierdzi, że wszystkie branże mogą. Natomiast tak rzeczywistość pokazuje, że jest bardzo dużo ograniczeń w wielu branżach. Więc ja sądzę, że bardzo wiele, poza tym ten turkus jest tak naprawdę dopasowany do firmy, nie ma jednego turkusu, jakby to powiedzieć. Więc są różne rozwiązania, więc ja myślę, że na przykład w takiej branży hotelarskiej bardzo dużo można wprowadzić, jeśli chodzi o rozwiązania turkusowe. I zresztą to troszkę idzie w tym kierunku w niektórych firmach. Ja tutaj pisałam też w mojej książce przykład Orbisu, który nie jest turkusową organizacją, ale chodzi o to, że zmieniali kulturę i na przykład w ramach tej zmiany kultury zrobili coś takiego jak, oczywiście wartości tam były, jedną z tych wartości jest guest passion, to była angielska, brzmiała po angielsku, ponieważ to była część wtedy Accoru. I ta taka pasja wobec gościa, to jest bardzo turkusowe podejście. Chodziło o to, żeby zrezygnować z takich typowych, stereotypowych jakby standardów przy obsłudze klienta, obsłudze gościa, czyli na przykład recepcjonistka mówi dokładnie, tu jest winda, tam jest śniadanie o tej godzinie i tak dalej, prawda? Tylko żeby ta recepcjonistka wykazała się taką jakąś pasją, jakimś takim zainteresowaniem, zaangażowaniem i sama wymyśliła, co ma powiedzieć i komu. Prawda? To samo pokoju, o pani pokojowa, niech zrobi tak ten pokój, żeby było mu dobrze, a nie tak, jak to jest tam gotowy jakiś standard, według którego trzeba to zrobić, prawda? I to już szło właśnie w kierunku turkusu, dawanie dużo większej odpowiedzialności ludziom i też dawanie im możliwości takiej twórczego rozwiązywania różnych rzeczy, jeżeli mają tą pasję, jeżeli się kierują tą samą wartością, prawda, mają tą rzeczywiście pasję, zaangażowanie w obsłudze gościa, to niech sami wymyślą, jak to trzeba zrobić. Nie trzeba im dawać gotowych skryptów na przykład do rezerwacji tego typu rzeczy. Co w przypadku, gdy w firmie jest wprowadzony turkus, ale nie wszyscy pracownicy są na odpowiednim poziomie świadomości, jak tutaj w kwestii zatrudniania, rekrutacji, specjalne praktyki? No więc właśnie, to jest właśnie to, co powiedziałam na początku o tych poziomach świadomości. Przeczytałam na LinkedInie niedawno właśnie o tym, że turkus to taki yeti, o którym wszyscy mówią, ale nikt go nie widział. No i to jest właśnie to, że ktoś, jeżeli pisze w ten sposób, to znaczy, że patrzy na organizację z poziomu świadomości tych pomarańczowych organizacji. Po prostu to dla niego jest jakby sposób myślenia, to jest jego paradygmat, nie jest w stanie z niego wyjść, nie widzi tego, więc właśnie zmiana świadomości tutaj jest kluczem. Jeżeli nie ma tej świadomości na samej górze, no to nie będzie turkusu oczywiście, ale jeżeli inne osoby nie mają tej świadomości, no to jest nadzieja, że po prostu pracując, to samo dotyczy zresztą zmiany kultury, że musi być ta zmiana świadomości na samej górze, tych, którzy są kluczowymi liderami, tych, którzy tworzą, organizują to wszystko. Natomiast niżej możemy dużo zrobić, żeby podnieść ten poziom świadomości. Ale też musimy rekrutować ludzi właśnie zgodnych z tym, czego oczekujemy. I tutaj rekrutacja, zresztą przy zmianie kultury i tak samo przy zmianie na turkus to tym bardziej, ale w ogóle przy zmianie kultury rekrutacja jest bardzo kluczowa, dlatego że przychodzimy do organizacji już uformowani. Mamy pewne wartości. I jeżeli te wartości są inne i nie zgadzają się z tym, co chcemy zrobić, to będzie bardzo trudno je zmienić. Dlatego rekrutacja jest taka ważna. 68% porażek rekrutacyjnych na wyższych stanowiskach to jest właśnie niedopasowanie kulturowe. Więc wyobraźcie sobie, że to są 2/3, prawda? 2/3 liderów na wysokie stanowiska po prostu ponosi klęskę, ponosi porażkę, bo jest niedopasowany kulturowo, czyli po prostu nie funkcjonuje w tych samych wartościach. Więc ładny golf turkusowy, dziękuję bardzo. Tak jest, nie funkcjonuje w tych samych wartościach i to jest właśnie problem, dlatego musimy bardzo duży nacisk położyć na rekrutację, rekrutację osób, które już będą na pewnym poziomie świadomości. Oczywiście te, które są, jeżeli chcemy zmieniać, no to możemy dużo zrobić, żeby pomóc im wejść na ten poziom świadomości. Do tego służą na przykład takie indywidualne badania, które ja też przeprowadzam właśnie dotyczące wpływu na innych ludzi,
właśnie tego poziomu też myślenia, sposobu myślenia, interpretowania rzeczywistości i tak dalej. To czasem może być właśnie takim momentem, który jest takim obudzeniem się trochę i uświadomieniem sobie swojego wpływu na innych, tego jak inni odbierają pewne rzeczy z mojej strony, jakie są moje sposoby myślenia, przekonania, interpretowania rzeczywistości, czy one mi pomagają, czy też one mi przeszkadzają. Więc do tego jest po prostu konkretne narzędzie, które też bardzo pomaga w takim podnoszeniu indywidualnego poziomu świadomości. Mamy tu kolejne. Czy proces inicjujący zmianę kultury organizacyjnej nie powinien zaczynać się od rewolucji, silnego wywołania poczucia pilności zmiany? No więc właśnie, tutaj są dwie rzeczy. Wywołanie pilności zmiany, tak. To rzeczywiście, to jest ważne, żeby był jakiś case for change, jak to się ładnie nazywa, czyli no musi być jakiś powód. Dlatego ja zawsze, kiedy firmy zaczynają pytać o właśnie jakąś zmianę kulturową, o to, żeby zrobić diagnozę i tak dalej, no to zawsze jest pytanie, ale po co? Co chcecie osiągnąć, prawda? Dlaczego to chcecie zrobić? Bo to jest motywujące. Więc co do tego się zgadzam, takie poczucie pilności jest ważne. Dlatego tak ważne jest właśnie przekonanie zarządu, żeby zarząd zrozumiał, na czym kultura polega, właśnie te osoby głównie tam gdzieś kierujące, na czym to polega, dlaczego to jest takie ważne, dlaczego to nam daje tą zwinność i że są pewne stałe takie uniwersalne cechy kultury, które powodują, że możemy tą zwinność osiągnąć. Skoro wiemy, że zwinność jest teraz kluczem, żeby w ogóle przetrwać, a co dopiero konkurować, no to są pewne elementy, pewne uniwersalne części, czy jakby cechy kultury, na które można wpłynąć, którymi można zarządzać, tylko no, trzeba chcieć. Dlatego to wywołanie poczucia pilności jest ważne. Często jest tak, że na przykład firma ma kulturę, która nie jest kulturą zdrową ani taką zdolną do adaptacji, ale przez jakiś czas odnosi sukcesy. I to jest bardzo niebezpieczny moment, bo to ugruntowuje tą kulturę, bo nie ma tej potrzeby zmiany właśnie, nie ma tej pilności zmiany. I nagle przychodzi jakaś inna sytuacja zmiany w środowisku i się wszystko zmienia. Natomiast jeśli chodzi o, zaraz będzie kolejne pytanie, natomiast jeśli chodzi o inicjację, inicjuje kulturę zmiany organizacyjnej, zaczynaj od rewolucji, właśnie to, co do rewolucji. Nie, ja uważam, że nie powinno to nie powinna być rewolucja, powinna być to raczej ewolucja. Dlatego, że zmiany w świadomości też wymagają czasu, to się nie dzieje tak raz, dwa i gotowe, prawda? To też wymaga zmiany czasu, i czasu, prawda? To wymaga pewnego przemyślenia, pewnej refleksji, to nie są rzeczy, które się tak dzieją. Druga rzecz, że też nie wiemy, jak zmienić tą kulturę. Zarządzanie kulturą to jest dość złożony proces, więc my go robimy po kawałeczku i sprawdzamy, czy to działa. Wprowadzamy, wiemy, że jest 30 około czynników, na które trzeba zaadresować, które mogą być odpowiedzialne za to, że ta kultura jest taka, a nie inna. I my musimy adresować po kolei te czynniki, pewne są uniwersalne, pewne są bardziej związane z daną firmą, adresować te czynniki i patrzeć, czy to działa, czy to idzie w tym kierunku, w którym chcemy, ponieważ każda firma jest bardzo, bardzo inna, więc nie mamy jakby takiego gotowego, mamy pewne informacje, wiemy, że pewne rzeczy działają silniej na kulturę, inne mniej, inne są ważniejsze i tak dalej, ale zawsze sprawdzamy, więc to powinno być ewolucyjnie. Poza tym ważne jest właśnie, żeby też ludzie się do tego przyzwyczaili, żeby to żyło w organizacji, żeby o tym mówić, żeby była pewna komunikacja, bo właśnie cały czas oddziaływujemy też na te zmiany w świadomości. Dlatego ewolucyjnie, nie rewolucyjnie, podsumowując, ale wywołanie silnej pilności, tak. No i teraz pytanie właśnie, co to znaczy, że mierzymy kulturę organizacyjną, po co i jak? No i właśnie tutaj najlepiej by mi było pokazać ten slajd, może jeszcze mi się uda, ale jak... Możemy jak spróbować, ale jak będzie bardziej... Jak będzie jakiś problem, no to nic, ale może się nam uda jeszcze. Share screen, jeszcze tutaj popróbuję. No właśnie, coś się robią share screen, ale... O, jej, coś mi się tu i pojawiło teraz. Jakimś cudem zaczęło. No i widać coś, widać? Tak, mamy. Macie? No to dobrze, to ja sobie w takim razie przesunę, bo chciałam pokazać a propos tego mierzenia, ja tu mam trochę różnych slajdów, ale chciałam pokazać a propos tego mierzenia. O, tu. Może zaczniemy tutaj, że co do mierzenia. Po pierwsze musimy wiedzieć, jaką kulturę chcemy, to jest właśnie ten proces, jaką kulturę chcemy, czyli kultura pożądana. Ta kultura pożądana może być stworzona, również taki profil, ja zaraz pokażę, jak tworzymy ten profil, natomiast tutaj jest kultura właśnie, musimy sobie stworzyć taki profil, jaką kulturę chcielibyśmy mieć.
właśnie odnośnie naszej wartości, wizji, misji, strategii, to taką kulturę sobie tworzymy. Ona jest w pewien sposób uniwersalna, zaraz o tym pokażę. Potem mamy tutaj obecna kultura zachowania i tutaj mierzymy sobie właśnie to, jak wygląda ta kultura teraz, tak żebyśmy mogli porównać to, co chcemy z tym, co mamy i zobaczyć, jaka jest tutaj przestrzeń między tym, co tutaj powinno zostać zmienione. I wtedy adresujemy te tak zwane czynniki sprawcze. Tych czynników sprawczych jest bardzo dużo, tutaj tak jak powiedziałam około 30, tutaj są tylko przykładowe, ja zresztą chętnie powiem przykłady, co tutaj adresujemy. Natomiast te czynniki wpływają na to, jak ludzie zachowują się w organizacji, bo kultura to są zachowania, po prostu takie utrwalone wewnętrzne zachowania w organizacji, które są powszechne, to są też potencjalne zachowania w organizacji, które wynikają z pewnych założeń, przekonań pracowników. To są właśnie tutaj to. I teraz tą kulturę mierzymy w ten sposób, znaczy ja stosuję ten wymiar, mianowicie to jest profil kultury, który składa się z takich 12 różnych stylów jakby. 12 stylów pokazuje nam 12 takich rodzajów zachowań, po 10 norm zachowań w każdej takim trójkącie tutaj jest, po 10 różnych zachowań, one są hasłowo opisane wokoło. I my mierząc kulturę patrzymy, ile, jakby jaka jest siła danych zachowań, czyli danego stylu. Czyli powiedzmy na przykład tutaj mamy osiągnięcia w tym 11, no to wszystkie te zachowania, to jest 10 norm związanych z osiąganiem celów. Zachowań ludzi związanych z osiąganiem celów i mierzymy po prostu, jak silne są te zachowania w każdym z tych kategorii, a jest ich 12. Te niebieskie to są te, które dają nam adaptatywność, zdolność do adaptacji, do zwinności, to te niebieskie. Te zielone to są te, w których ludzie się wycofują głównie, tu znowu jest 40 takich zachowań i te czerwone to są agresywne zachowania. Więc w ten sposób mierzymy sobie kulturę po to, żeby mieć pewne fakty. Po to, żebyśmy tutaj, może ja tak przeskoczę, po to, żebyśmy mieli pewne fakty i widzieli, jak daleko jesteśmy z kulturą obecną, tu jest taki przykład, widzicie może ten slajd, mam nadzieję, bo nie jestem pewna, co widzicie, tak? Że mamy kulturę obecną, która na przykład wygląda w ten sposób, jak tutaj widzimy, prawda? Obecna kultura zachowania i tutaj jest taka bardzo agresywna i mocno też wycofująca się, a mało jest tego niebieskiego, co daje nam zwinność i tych konstruktywnych zachowań, a chcielibyśmy absolutnie te konstruktywne, zresztą większość nas chciałaby konstruktywnych. No to teraz co mamy zrobić? No musimy zaadresować te czynniki sprawcze, prawda? Czyli to, co powoduje, że ludzie się tak zachowują. I tutaj na przykład mamy strukturę, im bardziej jest taka rozbudowana i pionowa ta struktura, tym mniej jest tych zachowań właśnie niebieskich, tych konstruktywnych. Albo na przykład cele, jeżeli cele zaadresujemy w odpowiedni sposób, to spowodujemy, że ludzie będą współpracować, a jeżeli na przykład zrobimy cele bardzo indywidualne, no to ludzie będą rywalizować, czyli będzie to tutaj w tych czerwonych będzie się nam pogłębiało. To jest po prostu proces, który rozpoczynamy poprzez właśnie taką diagnozę, po to, żeby mieć fakty, bo bez faktów to jak zaczynamy małą firmę, powiedzmy jest to taki startup, no to po prostu ci którzy tworzą tą firmę, oni będą tą kulturę też tworzyli. Natomiast jeżeli my chcemy zmienić czy zarządzać kulturą już z istniejącej firmy, to musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy. Prawda? Gdzie jesteśmy w tym momencie, jaka ta kultura jest, jak daleko nam jest do tego, co byśmy chcieli. Tutaj przy okazji ciekawostka taka kulturowa nasza Polska, tu wyżej pokażę, to co byśmy chcieli, to jest kultura pożądana, średnia, w profilu międzynarodowym, to są tysiące firm, które mówiły, jaką chciałyby kulturę. No i oczywiście chcieliby, to można się spodziewać, przede wszystkim tutaj tych niebieskich, czyli takie nastawienie na ludzi w organizacji na osiągnięcia, planowanie, osiąganie celów, realizowanie się, tu jest samorealizacja pionowo, realizowanie się w tym, co robią. Humanistyczny, ta jedynka tutaj, tak jak na zegarze, tu nie widać tego, to jest takie nastawienie na ludzi, szacunek, takie poczucie godności, traktowanie wszystkich we właściwy sposób. No i mamy afiliacyjny, czyli współpraca, takie konstruktywne relacje i to byśmy chcieli, prawda? I troszeczkę tutaj tych agresywnych jest, prawie nic tych pasywnych, takich wycofujących się. A w Polsce, to jest akurat taki średni z uczestników naszej konferencji ICANA, tutaj jest właśnie Polska i zobaczcie, jaka jest różnica tutaj. Też byśmy chcieli, tak jak międzynarodowo, te wszystkie konstruktywne, ale oprócz tego wyżej
jest władza, tutaj jest siła, władza. Czyli w Polsce na przykład ciągle jednak tkwi, to oczywiście nie jest reprezentatywne jakoś statystycznie, bo to jest tylko z uczestników konferencji, ale ja to też obserwuję, że w naszych przekonaniach ciągle tkwi, że jednak powinno być więcej tej władzy, narzucania, kontrolowania. I tutaj jest tego czerwonego więcej, jak widzicie, gdzie ta strzałka, prawda, niż w tym międzynarodowym. Więc to taka ciekawostka jest. Tu Marysiu, taką mam dygresję o pytanie. Tak. Ten slajd poprzedni, który pokazywałaś, to jest, rozumiem, wypełniony arkusz przez jakiegoś uczestnika konferencji ICANN-a. Przez wielu uczestników. Tutaj jest przez wielu uczestników, a tutaj jest 1000 różnych organizacji. Ja to trochę rozumiem tak, że przychodzą do ICANN-a menedżerowie, którzy odpowiadając na te pytania, no tworzą troszkę świat swój, deklaratywny i on wygląda bardzo ładnie, może troszkę więcej agresji. A czy wiesz z doświadczenia, w jaki sposób pracownicy tych ludzi odpowiedzieliby na tak samo zadane pytania, jak ze strony pracowników by to wyglądało? Tak, no i to właśnie to są te badania obecnej kultury. I tutaj widzimy rzeczywiście, że na wiele firm, które badałam, tak naprawdę bardzo rzadko się zdarza, że te niebieskie są dominujące. Jedną z takich firm, ja opisałam, to jest Captor Therapeutics, właśnie z Wrocławia, nawiasem mówiąc, która miała te niebieskie, czyli te konstruktywne, na wyższym poziomie niż pozostałe, czyli co oznacza, że kultura po prostu ta właśnie zdolna do adaptacji, ta właśnie nastawiona na przedsiębiorczość, na samorealizację, na ludzi i na współpracę była dominująca. Natomiast większość naszych firm ma jednak albo te zielone, albo czerwone, albo oba, prawda? Czyli mamy albo wycofywanie się, albo właśnie bardzo dużo tego czerwonego, czyli takiego narzucania. No jednak to jest bardzo, bardzo częste, że ten taki styl, no styl taki z pomarańczowego etapu jednak funkcjonuje. Trzeba kontrolować, trzeba narzucać. Pracownicy mają robić to, co do nich należy. Poza tym jest też lęk, prawda, więc też wycofują się, na przykład tutaj jest konwencjonalny też w tym zielonym sposób, bo tu może przejdę na to, w tym zielonym jest na przykład konwencjonalny tutaj, działaj jak zwykle, no bo jest bezpiecznie, bardzo dużo jest tych bezpiecznych działań, prawda, bo ludzie się boją, bo chcą jakoś przetrwać, bo ktoś zarzuci im, że może popełnią jakiś błąd, że będzie z tego jakaś konsekwencja, także w większości firm mamy niestety tutaj te czerwone i zielone dominujące. Tak, odpowiadając na twoje pytanie, co też trochę wynika właśnie z tego, że poziom świadomości jest taki, że jednak chcemy, pomimo tego bardzo deklaratywnie tutaj tego niebieskiego, jednak trochę jest tutaj tej wiary, że ta władza, kontrola, to jednak jest ważne i to trzeba... Turkus turkusem, ale troszkę władzy trzeba mieć, tak? Ale władzy trzeba, tak. I to niestety tak właśnie jest i to też w indywidualnych wynika badaniach, że jeżeli lider na przykład uważa, że właśnie władza i tak dalej jest ważna, to też ludzie funkcjonują w taki sposób, że na przykład tu się wycofują na ten zielony kierunek, działają, unikają problemów, nie podejmują decyzji, prawda, działają tak jak zwykle, konwencjonalnie, czyli wycofują się. Tu się pojawiły dwa takie pytania. Tak, właśnie teraz poproszę o pytania, bo ja teraz nie widzę pytań. Może ja się teraz ja tak... Już o, może teraz widzę, tak. Czy ta potrzeba hierarchii wynika z naszej historii, jest naszą cechą narodową, kultura folwarczna według profesora Hryniewicza? Ja myślę, że jednak jest to. To jest na pewno duży element historii. Moim zdaniem to jest historia. My jesteśmy jednak na jakimś takim wcześniejszym etapie tego rozwoju i przywództwa, i też kultura organizacyjna się później pojawiła. Gdzieś od początku lat 2000 na świecie zrobiło się to bardzo popularne i te badania kultury, diagnoza, prawda, i zarządzanie kulturą, to już było bardzo popularne. U nas gdzieś dopiero 10 lat później. Ja zauważyłam gdzieś koło 2010, że zaczęło się zainteresowanie kulturą. Teraz jest dużo większe niż było, ale my jesteśmy ciągle tak w tyle. Przywództwo na przykład, to dopiero teraz tak naprawdę przywództwo zaczyna być czymś istotnym. Wcześniej bardzo, i to też raczej większe firmy, raczej firmy właśnie bardziej takie świadome, no, których liderzy są bardziej świadomi, są na tym poziomie trochę, na tym wyższym poziomie powiedzmy świadomości organizacyjnej. I dlatego myślę, że to jest jednak historyczne w jakiś sposób. My jesteśmy gdzieś między wschodem a zachodem i trochę takiej władzy. Wiele osób oczekuje
na przykład takiej władzy, powiedzcie mi, co mam zrobić, ja czuję się wtedy bezpiecznie, nie muszę myśleć. No jest trochę coś takiego. To Arystoteles kiedyś powiedział, że są ludzie, którzy są niewolnikami z natury. Więc nie o to chodzi, że to jest niewolnik z natury, ale trochę tak jest, że są takie osoby, którym jest dobrze po prostu bez jakiegoś zaangażowania i tak dalej. To często w urzędach może się pojawiać, w różnych firmach, gdzie jest taka pewna stabilizacja i można tak funkcjonować. Jaki czynnik jest najważniejszy dla kształtowania kultury organizacyjnej? Najważniejsi są przywódcy, to mogę od razu powiedzieć, liderzy. Jeżeli lider nie jest na pewnym poziomie świadomości organizacyjnej, tak jak powiedzieliśmy, to jest bardzo trudno zmienić kulturę. Lider i liderzy w ogóle, czyli po prostu jeżeli zmieniamy, zarządzamy kulturą, to jednym z takich kluczowych elementów, które ja zawsze sugeruję, to jest zrobienie takich indywidualnych badań dla kluczowych osób w tej organizacji. Po prostu oni muszą mieć świadomość, jak oni oddziaływują na organizację. Bo jeżeli lider nie tylko, że jest wzorem, bo kultura organizacyjna to jest taka rzecz, która jest bardzo nie na zasadzie powiedzenia czegoś, tylko to trzeba poczuć. To jest też emocjonalne, wewnętrzne, prawda? My musimy wierzyć w to. Jeżeli widzimy liderów, nie tylko lidera jednego, ale tylko kluczowe osoby, nawet te nieformalnie, liderzy nieformalni, którzy działają niezgodnie z tymi wartościami, niezgodnie z tym profilem kultury, który chcielibyśmy mieć, no to rujnuje cały proces. Więc musi być wiarygodność, to jest pierwsza rzecz. Czyli oni muszą się zachowywać i pokazywać te wartości, które chcemy, żeby były w organizacji, ale też muszą mieć świadomość, i to niewielu liderów ma, jak sami oddziaływują na inne osoby, co powodują po ich stronie. Bo to jest właśnie oddziaływanie na kulturę, to jest ten impact, prawda? Wpływ na kulturę. Więc jeżeli na przykład lider, powiedzmy, jeżeli lider na przykład w bardzo dobrej wierze, jest perfekcjonistą i wymaga wszystkiego bardzo szczegółowo i zawsze wszystko musi być super wyjaśnione, uzasadnione, wszystkie wskaźniki, wszystkie wyliczenia i w ogóle i tak dalej, i jeszcze pięknie wszystko zrobione, to on może mieć bardzo dobre intencje, ale działa i musi sobie uświadomić, działa wbrew innowacyjności, bo ludzie nie przyjdą z nowym pomysłem, bo ten pomysł nowy nie będzie perfekcyjny, prawda? Może się pomylić, może to jest dopiero myśl, jakaś intuicja, którą trzeba sprawdzić. Nie ma jeszcze uzasadnienia dla tego, więc na przykład taki lider sobie może nie zdawać sprawy, że to, że on naprawdę w dobrej wierze chce po prostu super jakość wszystkiego mieć, może hamować pewne zachowania wśród ludzi wokół niego. Więc to jest bardzo ważne, żeby właśnie liderzy sobie uświadomili to i dlatego liderzy są kluczowi, ale jest też wiele innych czynników. Co my mamy tu jeszcze? Tutaj komuś coś nie działa. Widzę, ale nie, jeżeli, dobra, to w takim razie, jeszcze, czy mamy jeszcze jakieś pytania, bo ja widzę tutaj jakieś pytania, czy proces inicjujący zmianę... Mamy pytanie, które wcześniej się pojawiło, tylko to pytanie, nie wiem, czy będę w stanie normalnie pokazać, teraz spróbujemy, ja je przekleję po prostu. Dobrze. I zaraz je pokażę. Pytanie od Pawła było. Czy proces inicjujący, ale to zaraz, to już mówiłam, to pytanie, czy proces inicjujący zmianę kultury organizacyjnej nie powinien zaczynać się od rewolucji? Tu powiedziałam, że nie, że raczej to powinna być ewolucja, nie rewolucja, dlatego żeby dać czas ludziom też zmienić ten sposób myślenia i trochę przejść na inny poziom świadomości. Natomiast pilność i ten case for change musi być, czyli to jak najbardziej tak. Ja jeszcze myślałam, żeby w takim razie, jeżeli będą jakieś pytania, to mówcie, natomiast jeżeli nie, to może mi się uda tutaj pokazać trochę, co ta kultura powoduje dla wyników, bo to może jest ten moment, w którym te osoby, które bardzo myślą wynikowo, prawda, będą bardziej przekonane, że ta kultura to nie jest tylko kwestia tego, żebyśmy funkcjonowali w tej nowej rzeczywistości, tej zwinności i tak dalej, ale ona się przekłada tak konkretnie na wyniki, ponieważ jest bardzo wiele badań na ten temat. Jeżeli mi się uda, to pokażę, jak nie, to po prostu powiem. Nie wiem, czy ja mam coś zrobić, czy to... Nie widzimy prezentacji w tym momencie, nie ma jej. No właśnie, to zobaczymy, bo ona znika właśnie, jak ja się przełączam, ale może zrobić raz. Jak się zrobi, to się zrobi, jak się nie zrobi, to powiemy. No właśnie, nie wiem, czemu znika. No dobrze, ale w takim razie nie chcę się nam pokazać, ale w takim razie chciałabym powiedzieć o badaniach
Kotera i Hesketa. To jest jeden z takich, bardzo kluczowych badań, które pokazują nam, jaki wpływ mają, ma kultura na wyniki. I tutaj mamy tak na pamięć, to nie powiem ile, ale oni zrobili coś takiego. Wzięli 200 firm i badali te 200 firm przez 11 lat, ale najpierw te 200 firm podzielili na te, które mają kulturę właśnie taką zdolną do adaptacji, tak zwaną zdrową, czyli po naszemu to właśnie te niebieskie style w tym naszym kółku, który pokazywałam, podzielili je na takie i takie, które miały właśnie bardziej czerwone albo zielone, prawda, czyli albo pasywne, albo agresywne. I obserwowali je przez 11 lat i sprawdzali różne wskaźniki typowe, no, wskaźniki biznesowe, tam ceny akcji, różne rzeczy, prawda, zyski i inne sprawy. I sprawdzali, jak to się zmienia. No i to tu chciałam to pokazać, ale tego nie mam, natomiast możecie mi uwierzyć na słowo, że to były różnice siedmiokrotnie na przykład wyższe były ceny akcji. Wskaźniki, wszelkie pozostałe wskaźniki wzrastały u tych firm, które przez te 11 lat ogromnie, u tych firm, które właśnie miały taką zdrową kulturę. Były to naprawdę duże różnice. Oni to opisali w książce właśnie o kulturze organizacyjnej, dokładnie opisali, jakie tam te wyniki były. I tam jest cały szereg, to chodziło też o satysfakcję klientów i różne inne elementy. Bardzo wyraźnie widać, jak to się zmienia. Jaka jest różnica. Dopowiadając, tak? Bo akurat mam taką notatkę dotyczącą trzech wskaźników. Ten, o, widzisz, to masz. W swoich badaniach, tak? Jakby wykazał tyle, że firmy, które w sposób świadomy zarządzały swoją kulturą i dbały o nią, miały czterokrotnie większy wzrost przychodów niż inne. Tak, tak, tak. 12 razy większy wzrost cen akcji i tak. 756 razy większy zysk netto. O, widzisz, no to masz właśnie te wyniki, razy. Tak. To są właśnie dokładnie te wyniki. Także rzeczywiście była to różnica ogromna. Teraz też w książce, która była parę lat temu wydana, Flamholza, jest też pokazane takie badanie, którym oni badali, dwoje badaczy, Randall i Flamholz, badali jedną firmę i wniosek, dosyć skomplikowane te badania, i wniosek był taki, że nawet 46% zysku operacyjnego może zależeć od kultury. Też oni to opisują, jak oni do tego doszli. Oczywiście zawsze jest potem pytanie, okej, okay, ale przecież jest wiele innych czynników, które mogą na to wpłynąć. I to prawda, jest wiele innych czynników, natomiast wiemy, że statystycznie tak to wygląda, prawda? Oczywiście, że są różne czynniki i że może być tak, że na przykład jest fatalna kultura, a firma przynosi zyski. To często na moich zajęciach się pojawia ktoś, kto mówi, no tak, ale ja znam taką firmę, która ma okropną kulturę, a świetnie sobie radzi. No i to jest prawda, tak może być, bo to wszystko zależy od tego, jakimi zasobami ta firma dysponuje i jak bardzo niezmienne jest środowisko, stabilne środowisko, w którym funkcjonuje. Więc jeżeli ma duże zasoby i bardzo spokojne środowisko, bez konkurencyjności i tak dalej, no to ona może przez dłuższy czas funkcjonować bardzo dobrze z fatalną kulturą. Natomiast jeżeli tak nie jest, to bardzo szybko, jeżeli coś się zmienia w tym środowisku, to bardzo szybko się to również zmienia. I to niestety jest bardzo taki no, niebezpieczny moment, dlatego że firmy wtedy mają coś w rodzaju takiej pewnej arogancji. Uważają, że są świetne, nie zmieniają tego, tylko idą dalej i w tym momencie, jak się zmienia coś w środowisku, na przykład pojawia się konkurent albo właśnie pandemia, jakaś nieoczekiwana rzecz, wtedy nagle się okazuje, że ta kultura jest kompletnie niedopasowana, nieadaptatywna, nie pozwala na zmianę, na zwinność, na dopasowanie się do nowej sytuacji. Jeśli chodzi o namiary, widzę tutaj z dołu Łukasza, namiary na te badania, to jest po prostu książka Kotera i Hesketa, Corporate Culture, albo po polsku to jest chyba kultura organizacyjna, czy jakoś tak, ale to jest to dostępne, także można sobie zobaczyć te badania, bo tam to wszystko jest opisane i w jaki sposób oni do tego doszli. Jeszcze myślę sobie, czy są jakieś jeszcze pytania? A właśnie, Captor Therapeutics, o którym pani mówiła, właśnie jest przed wejściem na GPW. A, no to bardzo, bardzo mi miło, dlatego że to naprawdę, to jest firma, którą mam też w książce, stąd mogę się tym podzielić, to jest firma, która mnie zaskoczyła, muszę powiedzieć, bo
bo naprawdę osiągnęli świetny wynik właśnie w tej diagnozie kultury i tam też jest, takie są jakby też takie ambicje turkusowe, więc szefom, bo to idzie od góry. Także są te ambicje turkusowe, jest ta świadomość i oni rzeczywiście tak funkcjonują w dużej mierze tak w tym kierunku. I kultura, którą tam zbadałam właśnie na tym wykresie kołowym, pokazywała, że najwyżej jest samorealizacja, czyli że ludzie przede wszystkim się realizują w tym, co robią. Więc wyobraźcie sobie, że jeżeli ludzie się realizują w tym, co robią, no to oczywiście to wpływa też na wyniki, na wszystko, bo tam wszyscy się realizują po prostu. Ja byłam zaskoczona tym wynikiem samorealizacji po prostu o tych osób. Wszystkie te niebieskie były wyżej, powyżej mediany zresztą i w porównaniu z innymi firmami wysoko, ale przede wszystkim najwyższa była samorealizacja, czyli że po prostu ludzie się spełniają w tym, co robią. Oni robią coś, ale oni się w tym spełniają, mają poczucie, że robią coś więcej niż tylko zarabiają pieniądze. Jak utrzymać wytrwałość w procesie zmiany? Ano właśnie, wytrwałość w procesie zmiany to jest też kluczowy czynnik sukcesu, ponieważ kultura nie zmienia się z dnia na dzień, tak jak powiedziałam, ewolucyjnej, bo to wymaga tej zmiany świadomości, przekonań i takiego nowego funkcjonowania. Musi się pojawić pewna masa krytyczna ludzi, którzy zaczną działać w inny sposób i zaczną wtedy oddziaływać na tych pozostałych. Więc ta wytrwałość jest kluczowa. To nie jest jakiś sprint, tylko właśnie maraton. To jest coś, co musi być przez dłuższy czas. Dlatego jednym z takich powodów, dla których to się nie udaje w niektórych firmach, bo też jak mierzę, diagnozuję kulturę i zaczynamy taki proces, to kluczowym powodem, dla którego to się nie udaje, to jest w pewnym momencie przerwanie, bo przychodzi nowy prezes, bo się zmienia zarząd, bo zmieniają się priorytety i już to idzie gdzieś tam na bok, na margines i wtedy to po prostu nie działa. To musi być wytrwale, cały czas funkcjonujące działanie. To musi być jakby taka rama dla wszystkich działań wokoło, w organizacji. Dla strategii, dla wszystkich decyzji i tak dalej, to cały czas musi funkcjonować w organizacji. Jak zmienić podejście pomarańczowego prezesa, aby otworzył się na turkus? Znaczy ja myślę, że to jest za duży skok dla pomarańczowego prezesa. Zróbmy tak, żeby ten pomarańczowy prezes przeszedł na ten zielony etap, prawda? Bo turkus to może jest za daleko, ale jeżeli ten pomarańczowy prezes nagle zacznie zrozumieć, że zmienia się na przykład rynek pracy, jeżeli będzie chciał przyciągnąć najlepsze talenty, ludzi młodych, zdolnych, wykształconych, to oni w tym pomarańczowym sposobie działania się nie odnajdą. No może nawet przyjdą, żeby mieć, jeżeli to firma jest jakaś znana, żeby mieć to w CV, ale szybko odejdą, bo im to nie będzie odpowiadać, więc straci najlepszych ludzi. I po prostu jest to coś, co będzie musiał zrobić, nie będzie mógł po prostu funkcjonować. Natomiast ja bym zaczęła od tego, żeby go przenieść troszeczkę na ten poziom zielony, prawda? Czyli zacząć mu tłumaczyć, że zmienia się świat, zmienia się otoczenie i musimy być bardziej zwinni, a żeby być bardziej zwinni, musimy polegać na ludziach. Ludzie muszą być bardziej przedsiębiorczy, ludzie muszą być bardziej się realizować w tym, co robią, robić to zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Ludzie muszą szanować się wzajemnie i muszą współpracować ze sobą. To są po prostu kluczowe elementy sukcesu, a żeby to zrobić, to musi być też wspólny cel, więc musimy stworzyć pewną kulturę. I jak to się uda zrobić, a to dla wielu prezesów się w końcu udaje, zwłaszcza jak jeszcze indywidualne mają badania i zaczynają sobie zwracać uwagę, że na przykład mają duży wskaźnik odejść na przykład, że trudno im zrekrutować dobre osoby i to zaczyna się wtedy pojawiać taka świadomość, ale to jest proces oczywiście. Tutaj jeszcze jedno pytanie. Czy obecnie wielu menadżerów organizacyjnych czy właścicieli nie blokuje przejścia organizacji ku turkusowemu modelowi, bowiem nie chcą oddać swojej władzy, przywilejów i tak dalej w organizacji? Tak, ja myślę, że jest, czy to jest to tak naprawdę, dwie rzeczy tutaj są. Po pierwsze właśnie myślę, że to jest ciągle nie ten etap jakby takiej świadomości, że ciągle nie wierzą w to, że ten turkus ma jakieś znaczenie, że to jest takie jakieś tam, prawda, bardziej ideowe, gdzieś tam ktoś ma jakieś wyobrażenia, tak jak powiedziałam, ten Yeti, co to wszyscy o nim mówią, ale przecież nikt tego nie widział, że to ciągle wymaga więcej takiej
takiej właśnie budowania samoświadomości i przejścia przede wszystkim na ten zielony etap. Jak jesteśmy już na tym, zaczynamy wierzyć w wartości, zaczynamy wierzyć, że ludzie muszą mieć poczucie sensu, że ten cel musi być nie tylko celem, celem ma być nie tylko zarabianie pieniędzy, bo tego już nikt nie chce w tej chwili z takich świadomych i ludzi rzeczywiście wykształconych, kompetentnych i tak dalej. Ludzie chcą się realizować w tym, co robią i robić coś więcej niż tylko zarabiać pieniądze w pracy. Więc to jest też takie właśnie przejście na wyższy poziom świadomości. Może nie od razu na turkus, ja bym nie szła tak daleko, bo to jest jednak, taka ewolucja po kawałku, prawda? No i oczywiście dobre przykłady, ale to prawda, że to będą też blokady, no bo to jest przyzwyczajenie, jestem szefem, mam swój status. To jest bardzo wyraźne, dla wielu osób to ta strata tego statusu szefa, bycia kimś ważniejszym, jest bardzo trudna. Wspominane było mierzenie kultury organizacji. Możemy przybliżyć użytą metodę, która była prezentowana na slajdzie. Tak. No i znowu tutaj byłoby cudownie to pokazać i jeszcze raz spróbuję. No właśnie, ja pomyślałam, że no nie będziemy się poddawać, może nam się uda. Dobra, otworzyłam to, jeszcze raz zrobimy to, może, bo za którymś razem się to udaje, nie zawsze, ale spróbujemy. Otworzyłam jeszcze raz, no i co? Jest, no właśnie, to się czasem pojawia, czasem nie, no ale jest, teraz mi się udało. Więc ta metoda, to jest metoda, którą ja uważam za najbardziej efektywną i najbardziej praktyczną. Po pierwsze dlatego, że jest bardzo, bardzo łatwa w zrozumieniu dla ludzi, a to jest też ważne, żeby to pokazać po prostu organizacji, jak chcemy coś zmieniać. Więc żeby też organizacja widziała, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy być i rozumiała to. To jest metoda, która jest stworzona przez Cooka i Lafertiego. Mianowicie jest to narzędzie licencjonowane, także oczywiście płatne, które można zakupić, ale to polega na tym, że mamy te właśnie 120 norm zachowań, które są w ankiecie, po prostu jak bardzo na przykład ta norma zachowań występuje w Twojej firmie, to jest badanie obecnej kultury. I mamy 120 takich zachowań. Te 120 zachowań jest podzielonych na 12 tak zwanych stylów, czyli 12 grup, prawda? I w każdym jest 10 zachowań. I one potem są pokazane na takim wykresie odległością od środka na zewnątrz, im większe, to tym silniejsze są, ale od razu są porównywane do 1000 innych organizacji. To grubsze kółko to jest kółko, które pokazuje mediany tych właśnie organizacji. Czy to jest do benchmarku od razu porównywane? Czyli wiemy, czy jesteśmy na przykład mniej więcej po środku, czyli na medianie, czy też na przykład jest to dużo silniejsze dla nas, czy na przykład w naszej organizacji jest to słabsze. Więc w ten sposób właśnie, jak tutaj pokazałam niżej, zaraz wejdziemy, on tutaj taki przykładowy jest, o tutaj jest to przykładowe kółko, no to ono nam pokazuje właśnie, że na przykład tu gdzie niegdzie jesteśmy w tych niebieskich, jesteśmy generalnie poniżej mediany, a w czerwonych na przykład powyżej, to wysoko, to już na przykład 90 centyl, jeśli chodzi o władzę, prawda, o siłę, władzę, kontrolę, to mamy na 90 centylu, czyli bardzo silne na przykład. Jest. W ten sposób my rzeczywiście widzimy dokładnie, gdzie jesteśmy i co powinniśmy zmienić, na co położyć nacisk. Teraz spróbujemy się przełączyć tu. O, dobrze. Teraz tak. Teraz zniknęło mi. Halo? My widzimy wszystko. A, dobrze, bo mnie tu się nagle zniknęło coś. Dobrze. OK. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bo to dotyczyło naszego tak, mamy jeszcze pytanie. Jest sporo tak. I powiem szczerze, że nie wiem, czy się zrobimy. No to zobaczymy teraz pytania, bo to już może do pytań w takim razie. Czy kluczem w turkusie może być pomoc ludziom w organizacji do osiągania wyższego poziomu świadomości indywidualnie? Indywidualnie tak, no do pewnego stopnia to coaching może zrobić. Indywidualnie, ale to zaczynamy, tak naprawdę najważniejsze są liderzy i praca z liderami, czyli najpierw jakaś taka właśnie diagnoza, żeby też troszkę uświadomić, jak działa, jaki sposób myślenia, jak funkcjonowania ma, no i potem ewentualnie coaching indywidualny. To, co jest też dobre w tym sposobie diagnozowania kultury, które ja stosuję, to że mamy zintegrowane, że również ta sama firma i ci sami twórcy stworzyli też zintegrowane badania indywidualne, czyli które indywidualnie możemy badać indywidualnego lidera na tej samej zasadzie, na tym samym modelu. Więc on może odnieść jakby wyniki swoje indywidualne do wyniki swojej firmy.
i zobaczyć, jak wpływa na tą firmę, jaka jest tutaj związek między jego sposobem myślenia, działania, funkcjonowania, a wynikami na kultury w firmie. Więc i później może być to oczywiście indywidualny coaching, który może pomóc, ale tu musi być oczywiście otwartość. A otwartość się pojawia, gdzieś mi się wydaje, na tym zielonym etapie. Na pomarańczowym jest dosyć trudno, trzeba najpierw trochę popracować. Jak pracownik może poznać, że przyszły pracodawca celuje wyższe cele, a nie bazuje na pomarańczowym poziomie? Pracownik, ja rozumiem tutaj taki, znaczy potencjalny pracownik, czyli kandydat na pracownika. No właśnie, to nie jest takie proste, prawda? Ale po niektórych firmach, no większe firmy, myślę, że to widać trochę, bo o tym się wie. Zobaczcie na przykład, no wezmę taki przykład, zobaczcie IKEA, o której się mówiło ostatnio dużo. Oni mają w wartościach na przykład szacunek do drugiego człowieka. No i dlaczego na przykład ta cała sytuacja w Krakowie, to było z tym panem, tak zwanym panem Tomaszem, który napisał tam cytat i tak dalej i był z tego wielki jakiś tam problem, bo taki, no i został ostatecznie wyrzucony, prawda? No bo oni mają to w wartościach. No i to też było taki przykład. IKEA jest bardzo tutaj taka świadoma i bardzo konsekwentna w tych wartościach. Prawda? Jeżeli jest taka wartość, że jest szacunek do drugiego człowieka, jeżeli nie okazujesz, jakkolwiek to chcesz, jakkolwiek to robisz, ale nie okazujesz tego szacunku, no to nie możesz z nami pracować. Więc pewne rzeczy się wie, prawda? Wie się o pewnych firmach. Trochę to jest taka opinia gdzieś tam. Natomiast o to zawsze można też popytać trochę w trakcie rozmowy, takiej rozmowy o pracę i sprawdzić to, zobaczyć na przykład na stronie internetowej, czy są wartości, jak wygląda misja tej firmy, czy w ogóle ona jest i jak ona brzmi, czy ona rzeczywiście jest w jakiś sposób taka pociągająca nas głębiej. Więc to trochę tego wiemy, ale tak naprawdę to my się przekonujemy dopiero na miejscu. I tak jak powiedziałam, 68, czyli 2/3 liderów odpada właśnie z niedopasowania kulturowego w różną stronę. Może kultura była właśnie albo dużo bardziej konstruktywna niż oni, albo odwrotnie, prawda? Ale niedopasowania, więc trudno jest to zrobić. Dopiero jak jesteśmy w danej firmie, to wiemy. Inspirująco, bardzo mi miło i potrzeba obecnego świata. Jednocześnie w zaproszeniu przebija aspekt efektów finansowych. Czemu taki akcent pani wybrała? Nie wiem, czemu akurat taki akcent się pojawił, ale chyba bardziej dlatego, że dla wielu osób to jest takie kluczowe. To ten aspekt finansowy wyników. Dlatego też podałam te wyniki, bo dla wielu to jest jakby podstawa, żeby w ogóle zacząć o tym myśleć. No bo firma ma przynosić zyski, więc troszkę to jest ten etap właśnie myślenia takiego bardzo o firmie pod kątem zysku i dlatego pewnie to zostało wybrane, żeby przekonać przede wszystkim tych nieprzekonanych, którzy nie do końca wierzą, że to turkus to już w ogóle kultura, to tam coś mało istotnego, my tu musimy zarabiać pieniądze z dnia na dzień. Więc pewnie dlatego ten aspekt tutaj został wyeksponowany, aczkolwiek on oczywiście jest ważny, bo to nie chodzi o to, żebyśmy tutaj się tylko i wyłącznie spełniali, ale żebyśmy się spełniali, a żeby to też przynosiło nam pieniądze. Czy zna pani badania, które pokazują, czy udział kobiet w rolach liderskich ma wpływ na kulturę? A, to z kobietami to jest w ogóle ciekawa sprawa. Myślę, że ma, ale troszkę nie mam tutaj jakichś takich gotowych badań, ale wynika to z pewnych innych wyników badań. Po pierwsze, jak porównamy sobie wyniki tych badań kobiet, jaką kulturę chciałyby widzieć w organizacji, w porównaniu z tym, jaką chcieliby pożądaną kulturę widzieć mężczyźni, to już widzimy różnicę. Kobiety są bardziej na przykład afiliatywne, czyli bardziej widzą tutaj silniej kulturę nastawioną na współpracę. To widać w badaniach, że po prostu chcą więcej tej kultury nastawionej na współpracę, mniej na opozycyjnej, czyli tej krytycznej, takiej negującej, tego mniej chcą. Bardziej współpracę, relacyjnie. I teraz kolejna rzecz. W badaniach moich, ja już to porównywałam w wielu różnych firmach, że jak mamy podział w metryczce tego badania, o którym ja mówiłam, jak mamy podział na kobiety i mężczyźni, to co się okazuje, że jeżeli kultura, na przykład w Captor Therapeutic, powiedzmy, kultura jest konstruktywna, prawda, niebieska, no to kobiety widzą ją jeszcze bardziej konstruktywnie, niż ona jest średnio, a mężczyźni troszkę mniej. Natomiast jeżeli kultura nie jest konstruktywna w innej firmie, powiedzmy X, której też był taki podział, gdzie kultura wyszła bardzo czerwona, bardzo zielona, to kobiety widziały ją jeszcze bardziej czerwono-zielono, jeszcze mniej niebiesko, a mężczyźni bardziej niebiesko.
co oznacza, że kobiety bardziej doceniają taką kulturę konstruktywną niż mężczyźni. Mężczyźni się łatwiej odnajdują w tej agresywnej niż kobiety. Kobiety ją bardzo negatywnie widzą. Natomiast jeśli chodzi o konstruktywną kulturę, to kobiety są z niej jeszcze bardziej zadowolone niż mężczyźni i jeszcze bardziej ją doceniają. Więc jest pewna różnica. Rzeczywiście kobiety chcą bardziej konstruktywnej kultury, więc stąd mogę wnosić, że pewnie jak jest więcej kobiet, to być może ta kultura rzeczywiście jest bardziej konstruktywna, ale to już wyciągam wniosek z tego, co powiedziałam wcześniej, bo tutaj nie wiem na 100%, ale coś w tym jest. Chociaż powiem wam, że jeszcze jest takie badania dotyczące kobiet i mężczyzn, ich wytrzymałości czy wytrwałości psychicznej i w ogóle siły psychicznej. Się okazuje, że te na wyższych poziomach są bardziej niż mężczyźni wytrzymałe psychicznie. To jest bardzo ciekawe, że dochodzą na same do liderów, to już dochodzą naprawdę silne kobiety, wyłącznie silniejsze niż mężczyźni. Ale tutaj widzę, tak, kobiety jako barometr kultury, no coś w tym jest, może coś jest. Jest takie prawdopodobieństwo, rzeczywiście kobietom na tym bardziej zależy. To badałam taką firmę konsultingową, dużą, znaną, gdzie właśnie było widać, że kobiety były, ponieważ kultura tam była bardzo taka no, agresywna, bym powiedziała, to kobiety były dużo mniej zadowolone. Poziom satysfakcji był na przykład dużo niższy z tej kultury niż mężczyźni. Mężczyźni, powiedzmy, jako tako się odnajdywali w tym, a kobiety zupełnie nie. Pomimo, że są silniejsze psychicznie, jak się okazuje, na tych wyższych stanowiskach. Więc są rzeczywiście tutaj różnice. Czy jakieś jeszcze pytania mamy? Bo jeszcze mamy parę minut, więc jeżeli macie jakieś pytania, to powiedzcie, jak nie, no to coś ja powiem. Ja mam jeszcze takie pytanie ode mnie. Jaki jest pierwszy krok, jeżeli dana organizacja chciałaby w ogóle zacząć świadomie pracować nad kulturą organizacyjną, to od czego powinni zacząć? Powinni mieć przede wszystkim kogoś, kto się tym zajmie, bo to jest tak, że musi być jakaś osoba, która generalnie się tym zajmie organizacyjnie, pospina i tak dalej, więc dlatego to często jest tak, że firmy po prostu zatrudniają nawet osoby do HR-u, czy przekazują to komuś w HR-ze, ten HR staje się bardziej strategiczny i tak dalej. Ale zacząć należałoby od tego, żeby stworzyć taki profil kultury pożądanej, bo musi być ten kierunek, musi być cel. Muszą wszyscy się zgodzić co do tego, jaka ta kultura powinna być w tej firmie. I do tego właśnie służy taki warsztat, gdzie tworzymy taki profil właśnie, jaka ta kultura powinna być. Czyli jakie mamy wartości, co te wartości mają oznaczać, jaką mamy misję, czy ta misja jest rzeczywiście pociągająca i taka emocjonalnie wiążąca ludzi. No i tworzymy na tej podstawie właśnie, jakie te zachowania w organizacji chcielibyśmy widzieć, żeby funkcjonować, żeby tą właśnie ten nasz cel zrealizować. Jak mamy to, to dopiero mamy zgodę, takie poczucie, że wszyscy idziemy w tym samym kierunku i wtedy możemy ruszać. No i wtedy dobrze jest zmierzyć, jaka jest kultura w tej chwili, bo to jest taki silny impuls do zmiany, jak widzimy, co mamy i co chcemy mieć, żeby osiągnąć to, co chcielibyśmy osiągnąć i widzimy, że jest różnica, no to zaczynamy wtedy mieć jakby takie poczucie, że no wiemy, w którym kierunku idziemy i trzeba to zacząć adresować, trzeba zacząć coś robić. Jeszcze pogłębiając to pytanie, rozumiem, że mówimy o jakimś konkretnym narzędziu do mierzenia kultury? No ja akurat tutaj stosuję to narzędzie, ponieważ uważam, że to narzędzie, które pokazałam, że jest po prostu najlepsze, jest proste i bardzo silnie oddziaływuje też na wyobraźnię, widać dokładnie o co chodzi, jest praktyczne. I tak przy okazji powiem, że a co dalej po zbudowaniu profilu kultury docelowej i stanu obecnego, jakimi działaniami zmieniać kulturę? O właśnie, no to jest właśnie to, co teraz trzeba by było zrobić, mianowicie chciałam powiedzieć tutaj kilka rzeczy o tym, że jest tych 30 różnych czynników, ale takim podstawowym to jest właśnie na przykład rekrutacja, to jest takim uniwersalnym czynnikiem. Trzeba zmienić rekrutację, zrobić ją tak, żeby dopasowanie kulturowe robić, prawda? Żeby mieć ludzi przyjmować dopasowanych do tego profilu kultury, którą chcemy mieć, prawda? Do tego służą różne sposoby rekrutacji, wiele osób na przykład bierze udział w tym, są pytania odpowiednie i tak dalej, więc dopasowanie kulturowe to jest pierwsza rzecz, to jest rekrutacja. Druga rzecz to jest wdrożenie, prawda? Czyli wdrożenie pracownika, czyli każdy nowy pracownik musi być wdrożony w kulturę. Narzędzie się nazywa OCI, Organizational Culture Inventory.
I każdy musi być wyrobiony, to było pytanie, dlatego odpowiadam. I każdy pracownik musi przejść przez wdrożenie, tak zwaną socjalizację kulturową. Czyli musimy mu pokazać, jaka jest ta kultura i czego od niego oczekujemy i dlaczego. I dlaczego tak to właśnie wygląda. To są z takich kluczowych rzeczy. Sposób awansu na przykład. Musimy wiedzieć, że awansujemy ludzi zgodnie z tym kulturą pożądaną, czyli awansujemy ludzi nie tylko na bazie ich kompetencji, ale na bazie tego właśnie, jakie zachowania prezentują, czy są wzorem tej kultury, którą chcielibyśmy widzieć w organizacji. To jest kolejna rzecz. Sposób oceniania na przykład. Jeżeli chcemy mieć kulturę, na której ludzie współpracują na przykład, powiedzmy, prawda, to musimy się zastanowić, jakie cele im dajemy. Czy dajemy im cele, żeby rzeczywiście zachęcające ich do współpracy, czy wręcz przeciwnie, będą rywalizować. Więc sposób ustalania celów. Czy w tych celach mamy też cele dotyczące zachowań, na przykład w sposobie oceniania. Wszystkie firmy, które funkcjonują, które chcą kulturę zmieniać, wprowadzają różne rozwiązania, jeśli chodzi o ocenianie pracowników, ale takim podstawowym jest to co najmniej tak, że jest 50% za wyniki, a 50% za zachowania zgodne z tym właśnie profilem kultury pożądanej. Wtedy ludzie rzeczywiście dążą do tego, żeby tak właśnie funkcjonować. Na przykład tak, ale to oczywiście jest wiele różnych rozwiązań. To jest takie minimum. Co jeszcze może być? Na przykład symbole kultury są też istotne. Na przykład są pewne takie rzeczy, które są symbolami pewnej kultury i utrwalają ją. Na przykład, nie wiem, osobne pokoje, powiedzmy, układ biura, prawda? One utrwalają pewne sytuacje, na przykład hierarchiczność, bo cały zarząd jest gdzieś tam w jednym miejscu, na górze, na górnym piętrze, powiedzmy, prawda? Albo na przykład mają lepszy sprzęt, a ci niżej to już mają gorszy sprzęt. To są wszystko takie jakby symbole statusu. Ale możemy też tworzyć pewne symbole, więc to jest kolejna rzecz. Tu bardzo dużo jest tych rzeczy, tak jak powiedziałam, 30, na przykład sposób, w jaki zdefiniowane są stanowiska. On może zachęcać ludzi do pewnych działań i może zniechęcać do innych. Na ile na tym stanowisku mamy poczucie wpływu, poczucie decyzyjności na przykład, na ile rozumiemy, że współdziałamy, że mamy jakieś związki z innymi poziomami w organizacji. Więc tutaj jest bardzo dużo takich elementów. Może jeszcze do tego wrócimy, ale już pewnie nie mamy czasu, ale jeszcze tutaj jest. Co jest kluczem w rekrutacji do organizacji turkusowej? Na co zwrócić uwagę podczas procesu rekrutacji? No, tutaj to pewnie dużo rzeczy, ale myślę, że w dużej mierze jest to taka otwartość na otwartość, elastyczność, otwartość na świat, mi się wydaje, otwartość i ciekawość. Taka, no i bardzo silnie integracja wewnętrzna. Ja bym powiedziała, że są dwie rzeczy. Duża otwartość, żeby móc rzeczywiście to zrozumieć i się do tego dopasować, ale też bardzo silnie tak wewnętrznie zintegrowany człowiek, czyli człowiek, któremu zależy na tym, żeby działać zgodnie z pewnymi wartościami, który ma te wartości, który funkcjonuje zgodnie z nimi, który jest gdzieś tam wewnętrznie dojrzały. Mi się wydaje, że to jest właśnie to, taka dojrzałość wewnętrzna, zgodność ze sobą, wiedza, co się chce w życiu i w jaki sposób chce się to osiągnąć, więc myślę, że to będzie taka wewnętrzna gdzieś tutaj dojrzałość i zgodność z wartościami, to będzie podstawowe i bardzo duża otwartość na świat, co chyba idzie w parze, tak moim zdaniem. Jesteśmy już po czasie, więc nie wiem, czy jeszcze jakieś pytanie, bo to naprawdę jest, cały temat jest ogromnym tematem i tematem, który jest pasjonujący z różnych stron, zwłaszcza jak się popatrzy na różne wyniki badań, jak to wszystko funkcjonuje i ja szczerze wierzę, że to idzie w kierunku turkusowym, chociaż wiem, że dla wielu to jest Yeti, to ja jednak myślę, że jakaś forma tej turkusowości się pojawia już w tej chwili, tak jak powiedziałam, po pandemii, bo pandemia nas jakby trochę tak przyspieszyła w tym kierunku. Więc myślę, że to idzie w jakiś kierunku, ale w tym kierunku. Natomiast no dobrze będzie, jeżeli większość firm będzie na tym zielonym etapie. To już jesteśmy na dobrej drodze. Żebyśmy wyszli z tego pomarańczowego, tego myślenia tylko o wynikach już na teraz, w tym momencie i zostawmy wszystko inne, to się musi, wynik się musi zgadzać, prawda? On się będzie zgadzał w dłuższym czasie, jeżeli pójdziemy w kierunku właśnie tego zielonego, a później być może turkusu. Z mojej strony to tyle, bo wiem, że czas już się skończył, tak. Więc nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania, czy już zakończymy. W każdym razie wszystkich zapraszam oczywiście do mojej książki, o tego bym zapomniała, zapraszam do mojej książki. Tak. My też zapraszamy. O, świetnie. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was zainteresował się mocniej tematem kultury i chce u siebie rozpocząć tą przygodę, to absolutnie ja z mojej perspektywy polecam kontakt z Marysią, która jest najlepszym w Polsce specjalistą z tego tematu,
Jeżeli chcecie się jeszcze o tym przekonać, to właśnie ta książka jest tym miejscem. Bardzo dziękuję, również zapraszam. Bardzo konkretna książka. 10:30, także kończymy. Natomiast tutaj jeszcze kilka pytań się pojawiło, a myślę, że trzymajmy się czasu. Można te pytania później zadać na LinkedInie na przykład. Natomiast pojawiło się też pytanie o prezentację. Czy jest szansa, że jakieś materiały można będzie później otrzymać? Nie ma problemu. Ja tu mam taką prezentację, gdzie mam kilka różnych slajdów, które pokazywałam, więc jak najbardziej mogę Wam przekazać i można przekazać dalej. Okej, no to super. To zainteresowane. Super, bardzo Ci dziękuję, że mogliśmy mieć takie śniadanie w tej formie. Technologia z nami walczyła, ale daliśmy radę. Też bardzo dziękuję, że mogliśmy tutaj być w Unity Group. Naprawdę temat myślę, że no, olbrzymi i warto tutaj wchodzić jeszcze głębiej. A ta książka, ta publikacja, bardzo Ci dziękuję, bo ja szukałem czegoś takiego konkretnego przede wszystkim i mówiącego między innymi o finansach, o twardych wskaźnikach, że kultura organizacyjna to właśnie nie jest to Yeti, tylko że to jest coś konkretnego, co działa i to działa bardzo dobrze. Tutaj mamy żywy przykład, więc jestem bardzo wdzięczny za to śniadanie i też dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj uczestniczyli i zapraszam już za miesiąc, w drugi piątek. Bardzo dziękuję wszystkim. Trzymaj. Dziękuję również, do zobaczenia. Cześć. Dziękuję.